Tu każdy manewr i każde uślizgnięcie kół decydują o zwycięstwie, a w tym konkretnym wypadku nawet o mistrzowskim tytule. Katowickie lotnisko Muchowiec za kilka dni zamieni się w tor pełen dymu i ryku silników za sprawą driftingowych mistrzostw Polski. Zwycięzca 15. edycji zawodów wystartuje w Drift Masters 2025. W Katowicach nie zabraknie też 1000 konnych samochodów i ciekawych tuningowych projektów, o czym opowie teraz Karolina Komada. Dziewięćset koni mechanicznych, skręt kół prawie 75 stopni i napęd na tylne koła. Idealna maszyna do driftingu, zwana diabłem. Po raz pierwszy profesjonalny drift wjeżdża do Katowic. Już w ten weekend na Muchowcu odbędą się driftingowe Mistrzostwa Polski. 70 zawodników i 12 różnych narodowości. Wszyscy będą walczyć o zwycięstwo. Najpierw jednak kwalifikacje. Mamy kwalifikacje, w których zawodnicy jadą pojedynczo, jeden samochód jedzie i ten zawodnik musi przejechać perfekcyjnie trasę tam, gdzie sędziowie chcą, żeby były jego tak naprawdę tylne koła, czyli blisko tego betonu, na całym rondzie być wzdłuż betonu, czyli bardzo precyzyjnie. Stąd wymagane pełne skupienie i koncentracja. Jest to sport nazywany sportem jednego błędu, czyli tutaj jeden fałszywy ruch lub taki, którego nie powinniśmy wykonać, może spowodować to, że odpadamy z zawodów i kończymy na tym dany weekend wyścigowy, czego nie ma w innych dyscyplinach. W innych dyscyplinach mamy możliwość nadrobienia straconego czasu, chociażby na przykładzie wyścigów czy rajdów, gdzie możemy wystartować w kolejnym odcinku, jeżeli doszło do jakiejś awarii samochodu czy uszkodzenia. Tutaj tego nie mamy. Tutaj jest to sport, który oceniają sędziowie, musimy jeździć według tych wytycznych. Drifting uchodzi za najbardziej widowiskowy i jednocześnie najprężniej rozwijający się sport motorowy na świecie. Bo drift jest to taki miks, można powiedzieć, trochę wszystkiego. Jest ten uślizg, więc to się zawsze wszystkim najbardziej podoba. Są samochody właśnie po 900, 1000 koni nawet niektóre. Dodatkowo no jest ten dym z tylnych opon. No i jest jeszcze coś, czego zawodnicy nie lubią, ale co się zdarza, że często samochody się lekko zderzają, więc są te odpadające zderzaki, jakieś tam błędy kierowców, co zawodników nie cieszy, ale kibiców daje jeszcze dodatkowe emocje, więc nawet będąc na trybunie czy obserwując, bardzo dużo jakby czuje się tej adrenaliny. Zawody na katowickim lotnisku odbędą się po raz pierwszy. Na fanów motosportu czekać będzie wiele innych atrakcji, w tym car show, na którym pojawi się 100 wyjątkowych aut, a także drift taxi, czyli okazja do przejechania się bokiem na prawym fotelu z profesjonalnymi kierowcami.